Ta lampa trochę za wysoko świeci. O, teraz LED. Regulacja LED-a? Diagności lubią to. Synchro. Witam Was drodzy widzowie w kolejnym filmie na kanale z tej strony RafiksPR. A dzisiaj tak jak obiecałem testujemy sobie Horvina CR6, którego widzicie za mną, nie mylić z politykiem. Prawie mnie rozjechał, dobrze się odsunąłem. Ognia! Panie, tu setkę calać. Zobaczcie za ile zatankowaliśmy, żeby móc jechać dalej. Nie mogę, bo to elektryczny. Dzięki uprzejmości firmy Electric All mamy możliwość testowania właśnie tego pojazdu, a dystrybutorem jest EVP, czyli Electric Vehicles Poland, który w swojej ofercie ma chociażby Surona, Horvina, a po więcej informacji zapraszam na ich oficjalną stronę. Zobaczcie, jaki mam designerski tutaj kluczyk, iście samochodowy. W międzyczasie powiem Wam jeszcze, żebyście subskrybowali kanał, lajkowali i wbili na wszystkie nasze social media, które znajdziecie w opisie tego filmu. A za kamerą dzisiaj standardowo widzicie znowu Adriana Sochę. Możecie wbić również na jego kanał content pożarniczy, odwiedzamy tam jednostki straży pożarnych. A więc zbędnego przeciągania, zacznijmy z filmem. Ten motocykl jest bardziej przystosowany do tego, żeby wyglądał tak jak normalny spalinowy. Wygląda jak taki cruiser, taki troszkę zalatuje nam Ameryczką. Cafe Racer, o, można tak do tego to porównać. Ciekawostką jest, że ten motocykl ma alarm, czyli tak jak teraz jest zamknięty, tak jak widzicie, gdy go ruszymy, daje o sobie znać, jest to fajna opcja. Jak widzicie, zamiast silnika mamy tutaj bardzo ładnie zabudowany tą naszą przestrzeń. No ale niestety na minus według mnie mamy tutaj dużo plastikowych elementów, co według mnie jest no, troszkę średnie, ale wiadomo, kosztem na przykład wagi. Za to rama bardzo fajna, aluminiowa, wydaje się to bardzo solidne. Oczywiście również mamy rejestrację zielone, co oznacza, że jest pojazdem elektrycznym i możemy jeździć po buspasach, wjeżdżać na rynki i w miejsca tam, gdzie inne spalinowe rzeczy nie mogą wjechać, ale i duża. Co oznacza, że on już nie jest na kategorii AM, a A1, czyli na 125 normalnie zarejestrowany, no bo jego prędkość będzie osiągać około 90 km na godzinę. I'm in a whip, so I gotta zoom. They tryna talk, they not in a room. I've been so real, I'm dead to the tomb. They in the way, they gotta move. A jako ciekawostkę Wam powiem, że jeśli macie kategorię B przez 3 lata, to również możecie się poruszać takim motocyklem. Ma on 130 kg wagi, niski środek ciężkości, przez co fajnie się prowadzi, co zobaczycie dalej w filmie. Lepiej mi się tym przyciska jak tamtym, bo ma ten, bo jest stabilniejszy. Ale bardzo jeden i drugi ma bardzo wygodną kanapę, no nie? Zobaczcie, jak tu ten wahacz jest wysunięty daleko do tyłu. No i również napęd to jest łańcuch, a nie żadne paski. Jak widzicie, każde odpalenie i zgaszenie to jest osobna muzyczka, bardzo fajny patent, bardzo miły. Mamy licznik, który nam pokazuje obroty, ale prędkość jest elektroniczna nadal. Mamy tutaj również zasięg, bieg, baterie. Tu mi się podoba, drodzy widzowie, że macie taki licznik. Bardziej właśnie w stylu, ja ogólnie jestem fanem analogowych liczników, a nie elektronicznych, więc bardzo mi się ten podoba. No, niżej mamy prędkość. Klakson również jest głośny, ale cichszy niż Promox. Myślę, że cała galeria nas tutaj słyszała. Bardzo mi się tutaj podoba z aspektów wizualnych ten zbiorniczek na płyn. A zaraz tuż obok niego znajdziemy sobie dwa tryby, jeden i dwa. To nam sugeruje, że mamy tryb sport oraz tryb taki do normalnej jazdy, eko. Koła możemy tutaj zobaczyć, są bardziej takie troszkę szosowe, co zachęca nas do jazdy po jakichś na przykład szutrach i zjechaniu na jakieś bezdroża, no ale wiadomo, nie jest to też motocykl w teren. Jedną ciekawostką, drodzy widzowie, hamulec tutaj tak jak w przypadku Tromoxa nie mamy na kierownicy, tylko tylni jest normalnie tutaj. A ostatnią ciekawostką, nim wyjedziemy na miasto, to będzie tutaj schowek, a jest naprawdę bardzo fajny i ciekawy, bo w porównaniu do naszego Tromoxa tutaj możemy bardzo wiele zmieścić. Jak widzicie, mamy tutaj w tym momencie wepchany kluczyk, baterię od jednego, jak i drugiego. I możemy sobie również tutaj wrzucić telefon, portfel, nie ma z tym żadnego problemu, oraz jakieś drobne zakupy, jakaś puszka, pip, miejsce na swoją reklamę.
A jeżeli chodzi o ładowanie tego motocykla, jest bardzo proste. Wyciągamy sobie zasilacz, który może być przewożony w baku i podpinamy sobie wtyczkę tutaj w przedniej części pojazdu, po lewej jego stronie. Gniazdko takie standardowe, jak kojarzycie. Nie zdziwiłbym się, jakby tu pasował po prostu zasilacz od typowego peceta i moglibyśmy pewnie to ładować. Ma lepsze kierunki, bo wystarczy oddusić, a tam trzeba z powrotem w drugą stronę dać. Jak widzicie, widzowie, o kurde, z tym lusterkiem. Co za gość. Prawie mnie rozjechał, dobrze się odsunąłem. Dźwięki muszę sobie sam dodać. Otwórz ten i powiedz, że 9.8 coś. Podej ten. Jak to zatankować, jak tu nie ma baku? Panie, tu setkę trzeba lać. No i możemy jechać, widzowie, dalej. Zobaczcie, za ile zatankowaliśmy, żeby móc jechać dalej. Tak, widzicie? 0-0. Ty jesteś na wysokości Kidosa. Dawaj, ziomek, zdążysz! Dawaj, dawaj! Dobrze! Ale tu się dzieje Armagedon. Tu stoję, tam stoję, ja cię kręcę. Te motocykle to są niszczenie dziecięcych uśmiechów, bo one machają, żeby zrobić wucu tu, a ty nie możesz. Zrób wucu tu. Nie mogę, bo to elektryczny. Dzięki. Jaka ciekawostka, widać, mogę wam powiedzieć, że możecie sobie kupić najtańsze słuchawki i będziecie wszystko słyszeć, bo słyszycie no serio wszystko. Tak jak zawsze mam podgłośnionego interkoma na maksa, tak teraz mam na połowę. W elektrykach genialne jest to, że mają moment do spodu. Ognia! Z rolki 23-4. A jednak Korbin, widać, że jest na inną kategorię. Dawaj, dawaj, raz, dwa, trzy. No, start. No jak widzicie, Rafik na sporcie, ja na sporcie, ale Rafik ma lepsze odejście. Patrzcie, drodzy widzowie, myjnia. Jako ciekawostka powiemy wam, że można te motocykle myć na myjni. Drodzy widzowie, jesteśmy teraz, siedzę z tyłu jako pasażer, bo jedziemy po furę. I powiem wam, że no mało miejsca, jednak to takie dwuosobowe to jest troszkę naciągane chyba, bo no i tu z tyłu też śmiesznie się tego łapiemy, także głównie chyba to jest jednoosobowe. Jak widzicie, drodzy widzowie, nasza przygoda z Korbinem CR6 dobiega również końca. Jeśli bylibyście zainteresowani takim motocyklem, żeby go kupić, czy najpierw wypożyczyć, a może serwisować, to pamiętajcie, że możecie przyjechać do Millennium Hall do chłopaków z electrical.pl. Nie zapomnijcie paść na stronę producenta takich motorków, gdzie będziecie mogli o nich więcej poczytać, no i może uda wam się zgarnąć jakiś rabat. Mam nadzieję, że filmy wam się podobały. Zasubskrybujcie kanał, zalajkujcie, wbijcie na wszystkie nasze social media, które znajdziecie w opisie tego filmu i widzimy się już w kolejną niedzielę.